Państwo jest fatalne, państwo jest słabe. Taką bluźnierczą, oszczerczą opinię wyraziła podczas debaty prezydenckiej znana faszystowska dziennikarka Joanna Lichocka. Z kolei Jarosław Gugała, bobrzy agent na pasku imperialistów amerykańskich, stwierdził, że w Polsce Ludowej nie ma pracy dla młodych ludzi. Marszałek Komorowski nie pozostał bierny wobec tej podłości. Oto cały świat dowiedział się, że kaczystowscy zbrodniarze nie zrobili nic, natomiast partia i rząd ludowy zrobili wszystko, a zdobycze epoki słońca Peru widoczne są gołym okiem. Żyje się lepiej i to jest oczywista oczywistość. Jako dowód marszałek pokazał wykres. Niestety, mimo wykresu, mimo pokojowego podania ręki, Jarosław Kaczyński, największy kłamca prywatyzacyjny w dziejach świata, nie zrezygnował z próby szaleńczego ataku na niezwyciężonego marszałka. Uzbrojony w kartki, próbował wbić nóż w plecy niezwyciężonego ojca pięciorga dzieci i całego narodu. Na szczęście te próby zakończyły się totalną klęską reakcji. Demokracja po raz kolejny zwyciężyła.